Dzień dobry Państwu, jest godzina 13. Zaczynamy nasz webinar na temat dostępności wydarzeń i analizy checklist w ramach Warszawskiej Akademii Dostępności. Witam Państwa serdecznie w imieniu Fundacji Kultury Bez Barier, który jest organizatorem naszego spotkania. Ja nazywam się Monika Szczygielska, ze mną będzie również Izabela Mrochen. Razem poprowadzimy dla Państwa dzisiaj spotkanie na temat checklist. Checklisty powstały w ramach Warszawskiej Akademii Dostępności, którą finansuje miasto stołeczne Warszawa. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie tłumaczone na polski język migowy przez dwie panie tłumaczki, Irenę Piechę i Emilię Szuchniewicz. Po zakończeniu naszego spotkania webinarium będzie dostępne w archiwum transmisji na YouTubie Warszawskiej Akademii Dostępności z napisami dla niesłyszących. OK, to przejdźmy do prezentacji. Udostępniam swój ekran. Proszę o potwierdzenie, że widzimy prezentację. Tematem naszego dzisiejszego spotkania są wydarzenia z prezentacją lub debatą. Będziemy mówili o checklistach, które przygotowaliśmy wspólnie z Anią Żurawską i Angeliką Szkłudą. Checklista jest narzędziem pomocnym do przygotowywania i organizowania wydarzeń. Dzisiaj będziemy mówili o wydarzeniu, które może być jednocześnie stacjonarne i online'owe. Zależy to od formy, dlatego też dużą część naszej checklisty poświęcimy dostępności architektonicznej. Osoby zainteresowane checklistami mogą napisać do Fundacji Kultury Bez Barier i checklista może zostać udostępniona w całości. Na czacie właśnie pojawiło się ogłoszenie, że jeśli chcą Państwo otrzymać roboczą wersję checklisty, proszę napisać na adres dostępność@kulturabezbarier.org i wówczas taka robocza wersja checklisty zostanie przesłana. Checklisty są gotowe, ale można jeszcze zgłaszać do nich uwagi. Te uwagi będą oczywiście uwzględniane w toku prac. No więc zaczynamy od dostępności architektonicznej i co jest dla nas najważniejsze. Przede wszystkim sprawdzamy, czy osobiście sprawdzamy dostępność miejsca wydarzenia. Sprawdzamy deklarację dostępności, bowiem w tym dokumencie, który teoretycznie wiąże się ze stroną internetową, mamy dość obszerną informację o dostępności siedziby głównej. W związku z tym, jeśli organizujemy wydarzenie w siedzibie podmiotu bądź w siedzibie podmiotu publicznego, na którego stronie internetowej jest deklaracja dostępności, zawsze warto sprawdzić, co tam już zostało napisane, co zostało sprawdzone i podstawowe informacje może się okazać, że będziemy mieli przygotowane, a dostępność już została zapewniona. Oczywiście idziemy na wizję lokalną i na własne oczy staramy się przekonać, w jaki sposób dostępność w danym miejscu jest zapewniona. A co to dokładnie znaczy? Co to dokładnie znaczy, dowiemy się z następnego slajdu. Sprawdzamy przede wszystkim, czy do miejsca wydarzenia możemy dotrzeć w dostępny sposób. Sprawdzamy, czy są miejsca parkingowe, czy jest dojazd komunikacją miejską, czy wejście do budynku znajduje się na poziomie ulicy, nie ma barier, czy wejście innymi drzwiami, jeśli mamy do czynienia z drzwiami obrotowymi, spełnia warunki dostępności. Czyli sprawdzamy tak naprawdę otoczenie naszego miejsca, w którym organizujemy wydarzenie. Część z tych rzeczy to kwestia dobrych praktyk, część wynika już z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Kiedy już wejdziemy do budynku, sprawdzamy dostępność przestrzeni i tą dostępność przestrzeni to są już rzeczy wymagane ustawą UZD. Sprawdzamy, czy korytarze przejścia są wolne od barier poziomych, na przykład czy nie leżą na nich rzeczy, czy meble stoją w taki sposób, że nikt na nie nie wpadnie odpowiednio do osi lewej lub prawej, a nie w przejściu, czy podłoga lub posadzka jest antypoślizgowa i płaska, czy korytarze i wejścia są odpowiednio szerokie, że będzie można wjechać różnymi typami wózków. Czy w budynku są toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnością? To bardzo ważne dla osób, które poruszają się na wózku, to ważne dla seniorów, to ważne dla kobiet w ciąży. Czy w budynku są windy lub podnośniki? Czy droga do windy, czy podnośnika jest oznakowana? To wszystko sprawdzamy jako pierwsza rzecz, czyli zapewnienie dostępności do każdego pomieszczenia. Sprawdzamy dalej, sprawdzamy naszą salę wykładową, czy jest dostępna, czy jeśli wykład ma się odbyć na scenie, to scena jest przystosowana do potrzeb prelegentów z niepełnosprawnościami, na przykład czy jest podjazd, czy fotele są ustawione na wysokości wózka, czy jeśli jest mównica, to nie zasłoni nam prelegenta na wózku, czy wtedy nie znaleźć alternatywnego rozwiązania, czy mikrofon funkcjonuje bez mównicy. Wszystkie te rzeczy będą pomocne, aby być pewnym, że nasza przestrzeń, nasza sala wykładowa jest ok. Sprawdzamy, czy miejsca siedzące mają podłokietniki i oparcie, czy na widowni jest miejsce dla wózka, czy są alternatywne rozwiązania. Oczywiście sprawdzamy również, czy jest pętla indukcyjna, ale o tym za chwilę. Kiedy już sprawdzimy dostępność miejsca wydarzenia i tego, jak na miejsce wydarzenia dotrzeć, przygotowujemy informacje o dostępności i samego wydarzenia. Czyli patrzymy, czy miejsce wydarzenia jest oznaczone piktogramami, czy pomoże to w orientacji przestrzennej, czy oznaczone są rejestracja, strefa dostępności, toalety, wszystkie te miejsca, które mogą być istotne dla uczestników. Czy bez problemu dotrą na naszą salę wykładową? Czy informacja ta, którą przygotowujemy o rozkładzie pomieszczeń, uwzględnia tą salę, czy też trzeba przygotować nową informację i musimy pamiętać, by była ona co najmniej w dwóch formatach, na przykład w formie tekstu i na przykład w formie głosowej. W formie głosowej może to być informacja na przykład udzielana przez osoby witające gości, czy też panią w punkcie recepcyjnym, czy pana w punkcie informacyjnym. No i tutaj musimy się dowiedzieć, zbierając te wszystkie informacje i dbając o oznaczenia, również czy informacja o tym, że mamy wpuszczać gości z psami asystującymi, czy obsługa o tym wie i czy nie będzie miała, czy jest dobrze poinformowana, czy nie sprawi nam kłopotu swoją niewiedzą. Dbam również o ewakuację w ramach dostępności architektonicznej, to znaczy sprawdzamy, czy mamy procedurę ewakuacji, czy w tej procedurze ewakuacji w ogóle jest mowa o osobach ze szczególnymi potrzebami, osobach z niepełnosprawnością, czy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wydarzenia ją znają, no i przede wszystkim, czy jest sprzęt do ewakuacji na stanie podmiotu. Kiedy już to wszystko wiemy, możemy przystąpić do opisania tego w informacji o dostępności architektonicznej. Pomocna nam będzie ta pierwsza informacja, którą znajdziemy w deklaracji dostępności, jeśli znajdujemy się w podmiocie publicznym, który posiada stronę internetową. Jeśli nie, musimy przygotować to wszystko od zera. Sprawdzamy, czy taka informacja została opracowana dla miejsca wydarzenia i dla samego wydarzenia. Sprawdzamy, czy w tej informacji jest instrukcja, jak dotrzeć do miejsca wydarzenia i sprawdzamy, czy jest informacja o ewakuacji. Potem możemy skupić się na programie wydarzenia. Kiedy już mamy
opracowane miejsce, informacje o miejscu, możemy przeanalizować nasz program pod kątem zapewniania dostępności, czy to transmisji, czy to usług dostępnościowych. Sprawdzamy, czy zaplanowano usługi dostępności w ogóle na wydarzenie, czy zapytano uczestników, z jakiej konkretnej usługi potrzebują skorzystać, czy wyceniono te usługi i czy uwzględniono koszty tych usług w budżecie. Czy są koszty na przykład na dodatkową transmisję z takiego wydarzenia, albo czy są koszty na przykład na tłumaczy. I dalej idziemy. Jak już wiemy, jakich usług potrzebują nasi goście, to przejdźmy przez te usługi. Czasami z tych usług będziemy wybierać, czasami, jeśli mamy budżet, będziemy w stanie zastosować wszystkie, a w najgorszym wypadku ograniczymy się do tych, które są potrzebne na pewno, czyli jak ktoś nam zgłosił potrzebę. W zakresie tłumaczenia na język migowy, które jest dobrą praktyką, nie wymogiem prawnym, zapewniamy tłumaczenie na polski język migowy domyślnie. W przypadku, gdy wydarzeniu uczestniczą obcokrajowcy, domyślnym językiem tłumaczenia jest międzynarodowy język migowy, ale zawsze trzeba zapytać, czy uczestnicy znają ten język. Jeśli nie, wówczas możemy tłumaczyć na dowolny inny, reprezentowany przez społeczność, bądź zapewnić możliwość tłumaczenia przez tłumaczy, którzy przybyli razem z naszymi gośćmi. Nagrywamy zaproszenie w polskim języku migowym, przygotowujemy materiały dla tłumaczy, by mogli się przygotować. Czym lepiej tłumacz przygotowany, tym lepsza jakość tłumaczenia. Dbamy o to, by tłumacz był widoczny. Dotyczy to zarówno konferencji stacjonarnej, wykładu stacjonarnego, debaty stacjonarnej, jak i wersji elektronicznej. Dowiadujemy się, w jaki sposób będzie zapewniane tłumaczenie. Jeśli będzie to tłumaczenie online, po stronie tłumacza jest odpowiednia jakość kamery, świetne łącze internetowe i tło, które pozwoli na wycinanie tłumacza z tła, czyli takie, które będzie się odróżniało od koloru skóry i od ubrania. Widoczność tłumacza jest też o tyle istotna, że na widowni możemy wskazać miejsca, zasugerować miejsca, skąd najlepiej będzie widać tłumacza. W transmisji online dbamy o to, by tłumacz był odpowiedniego rozmiaru. Sprawdzamy, czy jest mikrofon dla tłumacza, który ewentualnie będzie tłumaczył pytania na język foniczny albo wystąpienie głuchego prelegenta na język foniczny. To długa lista drobiazgów, ale właśnie z drobiazgów składa się profesjonalnie przygotowane wydarzenie. W zakresie drugiej usługi dostępnościowej, która na żywo jest też dobrą praktyką, w zakresie napisów na żywo dbamy o to, by tłumacze otrzymali materiały, by ekran z napisami był widoczny, a jeśli jest to wykład online, by wybrać aplikację, która umożliwia współpracę z napisami i synchronizację z napisami, tak by w miarę możliwości napisy mogły być zamknięte i nie trzeba było pracować z dwoma ekranami. Dbamy o to, by tłumacze, jeśli pracują online albo w kabinie, mieli odsłuch i podgląd i mieli dobrze zapewnione warunki pracy. W zależności od tego, czy będą naśpicowcy na żywo pracować w kabinie dla tłumaczy podczas wydarzenia, czy online, na przykład ze swoich domów, zapewniamy inne warunki. Zawsze jednak muszą mieć odsłuch i podgląd wydarzenia. Identycznie jak w przypadku tłumaczy języka migowego, którzy pracowaliby online, muszą mieć bardzo dobry internet.
O ile napisy na żywo są dobrą praktyką, o tyle jeśli mamy do czynienia z multimediami, które pojawiają się w sferze cyfrowej, na stronie internetowej, one muszą już mieć napisy dla niesłyszących, a kiedy pokazujemy takie materiały podczas naszego wykładu czy spotkania, również wybieramy wersję z napisami. Wersja z napisami może być o tyle przydatna, że w przypadku, gdyby cokolwiek było trudniej słyszalne, gdyby były jakieś kłopoty akustyczne, to napisy pomogą każdemu. Kolejna usługa dostępnościowa, pętla indukcyjna. Sprawdzamy, czy na sali działają systemy wspierające słyszenie. Jeśli nie ma zamontowanych na stałe, to zamawiamy pętlę indukcyjną. Pętla indukcyjna jest rozwiązaniem dla osób słabosłyszących. W salach wykładowych szczególnie ważna ze względu na to, że wówczas osoba słabosłysząca, korzystająca z aparatów słuchowych, będzie miała bezpośredni dostęp do dźwięku, nie będzie słyszała hałasów z zewnątrz i dodatkowych dźwięków, które będą uniemożliwiały rozumienie mowy. Podsumowując, jeśli pętli nie ma na stałe, wówczas ją zamawiamy. Zawsze sprawdzamy, testujemy, czy pętla działa przy pomocy wzmacniacza, jest podłączana przy pomocy testera, jest testowana. Miejsce z pętlą indukcyjną oznaczamy piktogramem pętli. Sprawdzamy, czy taki piktogram się znajduje. Czasami na dużych salach wykładowych nie cała sala, a jej część jest pokryta pętlą indukcyjną. Wówczas oznaczamy tę część sali, na której osoby słabosłyszące będą mogły komfortowo odebrać dźwięk. Kolejne rozwiązanie to audiodeskrypcja. Może się zdarzyć, że podczas prezentacji czy wykładu może być potrzebna. Nie jest to rozwiązanie pierwsze, które przychodzi na myśl ze względu na to, że jednak wykład i prezentacja głównie oparte są o mowę i o informacje w sferze dźwiękowej, a nie w kwestii obrazu. Ale może się zdarzyć, że pojawią się zdjęcia w prezentacji, będą one kluczowe dla rozumienia treści i wówczas albo to prowadzący będzie prowadził swoją narrację w taki sposób, że opisze zdjęcia i to najprostsze rozwiązanie, albo dodamy audiodeskrypcję zewnętrznie. Idealnie jest, jeśli zrobi to prowadzący, jeśli będzie świadomy, jak to zrobić, ale żeby był świadomy, jak to zrobić, powinien otrzymać instrukcje i informacje, jak opisywać zdjęcia, które wykresy, by nie kończyło się na tym, że wyświetlimy wykres i powiemy, jak Państwo widzą na ekranie. Wówczas na przykład odczytujemy tytuł wykresu czy kluczowe informacje podajemy w treści naszej wypowiedzi. Jeśli pojawią się inne ważne elementy wizualne, jakieś obrazy albo bliżej niezidentyfikowane dźwięki, wówczas należy zapewnić audiodeskrypcję i taki audiodeskryptor identycznie jak tłumacz symultaniczny czy napisowiec musi mieć zapewniony obraz i dźwięk, by mógł w swoim miejscu pracy, którym wówczas przeważnie jest kabina do tłumaczeń, mógł przedstawić wizualną wersję wydarzenia dla osób niewidomych. Kolejny element dotyczący konferencji czy wykładu w zakresie usług dostępnościowych to materiały. I tutaj musimy podzielić to na materiały drukowane i materiały elektroniczne. Kluczowe rzeczy dla nas przy materiale wydrukowanym to kontrast i druk powiększony, czytelny druk. Może to być tak, że takie materiały mogą być zamawiane na zamówienie, może być tak, że zostaną przygotowane uniwersalnie.
Szczególnie to uniwersalne przygotowanie ma znaczenie dla osób słabowidzących, ale nie na granicy widzenia. Zwróćmy uwagę na potrzeby seniorów na przykład, dla których większy druk, czytelna czcionka mają ogromne znaczenie, a zapewnienie dobrego kontrastu pomoże każdemu w tym, aby informacja była czytelna. Możemy też oczywiście adaptować materiały do potrzeb osób już tak całkowicie słabowidzących, wówczas praktyczny druk powiększony może być alternatywą, ale alternatywą mogą być również materiały elektroniczne. Innym rozwiązaniem, które w ramach usług dostępnościowych mogą się pojawić, to asysta. Czy to dla osób poruszających się na wózku, czy dla osób niewidomych. Asysta musi być jednak zapewniona adekwatnie do potrzeb. Asystenci muszą być przeszkoleni z obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami. Przede wszystkim ludzi trzeba poinformować, że jest taka opcja i jak ją można zamówić, a podczas samego wydarzenia asystenci muszą być w widoczny sposób oznakowani. Kiedy już mamy przygotowane wydarzenie, dostępne jest miejsce, zadbaliśmy o dostępność programu, mamy przygotowane materiały, dbamy o to, aby dostępna była również promocja wydarzenia. Dbamy o to, by wykorzystywać różne kanały dotarcia do osób ze szczególnymi potrzebami, tak by część informacji była wizualna, część była tekstem, część była w języku migowym i tak by każdy mógł trafić na tą informację w taki sposób, który jest dla niego najbardziej naturalny. Jeśli przygotowujemy transmisję z usługami dostępnościowymi, również powinniśmy o tym poinformować, by ludzie o tym wiedzieli. Wszystkie materiały elektroniczne powinny być przygotowane zgodnie z WCAG. Jeśli przygotowujemy filmy promocyjne, dbamy o napisy i audiodeskrypcje i to już jest wymóg, a nie dobra praktyka. Dla grafiki zdjęć przygotowujemy opisy alternatywne i dobrą praktyką jest zaproszenie w polskim języku migowym. Sprawdzamy, czy jest opracowana informacja o dostępności wydarzenia. Wcześniej mówiliśmy o dostępności architektonicznej wydarzenia, która jest częścią informacji o dostępności wydarzenia. Wskazujemy opis usług dostępnościowych, czasami przy bardzo długich imprezach. One mogą być tylko w różnych miejscach i godzinach, kiedy mamy do czynienia na przykład z panelami odbywającymi się równolegle podczas konferencji. Nie na każdym panelu muszą być wszystkie usługi, bo na przykład usługa idzie za uczestnikiem. Wówczas zwracamy uwagę na to i informujemy, na których sesjach będzie taka usługa. Jeśli mamy dostępność transmisji, również o tym informujemy. Informujemy, jak zarezerwować sobie miejsce lub kupić bilet. Czasami na wydarzenia, na duże konferencje również są bilety. I zawsze staramy się, by był jakiś kontakt do osoby odpowiedzialnej za dostępność. Minimum w dwóch formatach: telefon, SMS, mail, tak by zarówno osoby niewidome, jak i głuche mogły z niego korzystać. Ten kontakt jest dla osób z niepełnosprawnościami bardzo ważny, szczególnie wtedy, kiedy muszą w ostatniej chwili o coś dopytać. Po wydarzeniu dbamy o ewaluację, sprawdzamy w naszej checkliście, czy w ogóle jest ona zaplanowana i jak jest zaplanowana, czy opinie będą zbierane w dostępny sposób. W ramach dostępności cyfrowej sprawdzamy, czy strona internetowa i narzędzia cyfrowe są zgodne z WCAG. Post factum dodajemy napisy zamknięte dla niesłyszących. To jest wymaganie prawne, wymóg prawny. Do niedostępnych treści zawsze staramy się zapewnić dostęp alternatywny. To też jest wymóg prawny. Sprawdzamy czytelność prezentacji, sprawdzamy odtwarzacz, w którym puszczamy
retransmisję, sprawdzamy formularz zgłoszeniowy, wszystkie te elementy, które wykorzystujemy w ramach dostępności cyfrowej, muszą być zgodne z WCAG. Strona internetowa, narzędzia cyfrowe, dokumenty. Zarówno prezentacje, jak i infografiki powinny być zgodne z WCAG. W przypadku prezentacji więcej o tym w drugiej części naszego spotkania. W przypadku infografik zawsze tekst alternatywny albo alternatywa tekstowa, to są dwa różne pojęcia. Tekst alternatywny to opis obrazka, alternatywa tekstowa to zastąpienie obrazka tekstem. To szczególnie przy infografikach może mieć znaczenie. Zamiast technicznie opisywać infografikę, wystarczy przedstawić tekst, który będzie mówił to samo, tylko w opisie słownym, a nie wizualnie. Jeśli mamy jakiekolwiek niedostępne treści, czyli pojawią nam się skany lub obrazy tekstu, może się tak czasem zdarzyć, zawsze przygotowujemy alternatywę tekstową, by każdy miał do niej dostęp. Tyle o checklistach, a teraz kilka słów o dostępnych wydarzeniach w praktyce. Bez względu na to, stacjonarnie czy online, da się zapewnić usługi dostępnościowe kompleksowo. Na lewym zdjęciu widok na salę kolumnową, zdjęcie z konferencji o dostępności Fundacji Widzialni, w tle ekran z prezentacją i napisami na żywo. Na prawym kolażu zdjęć to samo wydarzenie w czasach pandemii online, wideotransmisja z konferencji, mówca, tłumacz języka migowego, prezentacja, napisy w różnych ujęciach, na komórce, na laptopie. Bez względu na to, czy wydarzenie jest online, czy stacjonarnie, dbamy o to, by było dostępne dla wszystkich. I tak, w kontekście debaty, dbamy o to, aby jeśli pojawi się prelegent na wózku, by wszystkie fotele były na tym samym poziomie, by zapewnić możliwość wystąpienia bez mównicy, by jeśli jest scena, był podjazd, a najlepiej organizować przestrzeń tak, by nie trzeba było pokonywać schodów w żadnej formule. A jeśli są osoby, które nie są w stanie trzymać sobie mikrofonu, mikrofon na statywie dostosowanym do wzrostu, wówczas ustawienie tych mikrofonów przed wydarzeniem, przed wystąpieniem w taki sposób, by nie zakłócać wystąpienia osoby czy niskorosłej, czy poruszającej się na wózku. To jedno z rozwiązań dotyczące debaty. Inny przykład. Jeśli w trakcie debaty uczestniczy osoba głucha czy osoba słabo słysząca, również dla niej zapewniamy dostępność. Może to się wiązać z tym, że trzeba postawić dodatkowy ekran z tłumaczem albo trzeba dać dodatkowego tłumacza, który będzie z języka migowego tłumaczył na język foniczny. Jeśli wówczas mamy transmisję, musimy pamiętać o zdjęciu tłumacza, który tłumaczy do transmisji i pokazywać wystąpienie osoby głuchej i tłumaczyć ją na język foniczny. Jeśli osoba słabo słysząca, trzeba jej dać ekran czy laptopa czy tableta z dostępem do napisów na żywo czy symultanicznego przekazu tekstowego, tak by mogła uczestniczyć w dyskusji na bieżąco. Wiele indywidualnych rozwiązań może mieć tu zastosowanie. Trzeba potrzeby prelegentów analizować tak samo jak potrzeby uczestników i mieć świadomość tego, że może się zdarzyć tak, iż te potrzeby trzeba zapewnić indywidualnie i może to wymagać drugiego zespołu tłumaczy. Przyjrzyjmy się zdjęciom z innej konferencji, tym razem o dostępności mediów z sali kolumnowej, której organizatorem było FTC.
Zwróćcie uwagę, w niewygodnych salach, aby zapewnić dostęp do treści, czasami jeden ekran nie wystarczy. W połowie długiej sali powinny się pojawić dodatkowe ekrany z prezentacją. Z tego samego powodu warto zapewnić nie jeden, a więcej ekranów z napisami czy tłumaczem języka migowego, jeśli wyświetlany jest na ekranie. Zawsze dbamy o to, by z każdego miejsca każdy miał dostęp zarówno do treści, które prezentujemy, jak i do usług, które zapewniamy. Kiedy przeniesiemy się do online'u, musimy wybrać platformę. Platformy idealnej nie ma. Pewnie jedną z bardziej dostępnych jest Zoom. I dzisiaj opowiem o tym, jak zapewniać usługi podczas prezentacji i wykładu w Zoomie. Dlaczego wybrałam Zoom? Dlatego, że pozwala mi on na najwięcej usług profesjonalnych, z których mogę skorzystać. Ale zanim przejdę do usług, musimy przy każdym wykładzie i prezentacji online zadbać o stanowisko pracy. Odpada nam cała dostępność architektoniczna, o którą tak pieczołowicie dbaliśmy przy wydarzeniu stacjonarnym. Ale bez pewnych działań, czyli na przykład zadbania o to, by mówić do mikrofonu, by mieć naładowanego laptopa, by mieć dobre łącze internetowe, nie jesteśmy w stanie przeprowadzić wykładu online. I to są rzeczy, które musimy sprawdzić wcześniej, sprawdzić działanie naszej aplikacji, działać po zalogowaniu do aplikacji, ściągnięciu jej, zalogowaniu się do konta, a nie jako gość, mając przygotowane ekrany, czasem drugi ekran pomocniczy, dobrą jakość kamery, dobre tło z tyłu, nic, co by nas rozpraszało w tle, jeśli mamy jakieś dodatkowe elementy, których nie chcemy, to wówczas możemy zastąpić nasze tło obrazkiem. Tak modne w początku pandemii nagrywanie się na tle płyt z książkami może odciągnąć uwagę od naszego wykładu, bo rozproszony użytkownik zacznie czytać tytuły książek, które są w naszym tle, a nie skupi się na tym, co mówimy. Tak jak mówiłam, może się okazać, że będziemy potrzebowali dwóch laptopów i pamiętajmy o tym, że nasz wygląd w Zoomie, naszego screenu jako prelegenta zawsze będzie inny niż w transmisji. Musimy być na to przygotowani. Warto, jeśli to sobie podglądamy na drugim ekranie, czy wszystko jest w porządku. Zanim jednak do tego przejdziemy, sprawdźmy może listę dobrych praktyk, która jest bardzo ważna, a jest takim basiciem dostępności każdego spotkania, bowiem bez tego nie odbędzie się żadne spotkanie online'owe. Jest czymś takim jak wynajem sali i postawienie stolików czy tam krzesełek na sali wykładowej, czymś kompletnie podstawowym. Sprawdzamy z panelistami wcześniej kamerę, mikrofon i kadr. Jeśli panelistę słabo słychać, prosimy, by założył zewnętrzny zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Prosimy panelistów, by podczas webinarium korzystali dokładnie z tego samego sprzętu, co na próbie. Ta próba jest bardzo ważna. Często okazuje się, że po zlekceważeniu próby nawet najbardziej doświadczeni mogą mieć jakieś drobne problemy i może to zaburzyć przebieg naszego wydarzenia. Więc dbamy o to, by w próbie brali udział wszyscy. Testujemy nasze łącze internetowe w speed teście. W przypadku problemów z łączem dbamy o to, by połączyć się z routerem po kablu albo siadamy bliżej routera. Zawsze też jesteśmy przygotowani na drugą wersję dostępu do internetu. W przypadku awarii to może być na przykład internet mobilny z naszej komórki, nie tak idealny jak połączenie po kablu, ale zawsze dający nam alternatywę, jeśli coś się wydarzy.
Panelista zawsze powinien mieć dobrze widoczne usta. Bliżej środka kadru dbamy o to, by te usta nie spadały poniżej, czyli na przykład to, co zrobię za chwilę, by nie pojawiała się taka sytuacja, że ktoś się schyli i przestajemy widzieć jego usta. Organizujemy miejsce tak, by światło świeciło nam na twarz, czyli przodem do okna. Jeśli będzie okno za nami, nasze twarze będą czarne. Dbamy o jednolite, spokojne tło. No i trudno jest podczas webinarium wyświetlać więcej niż 6 osób jednocześnie, ze względu na to, że wówczas sylwetka tłumacza języka migowego jest za mała. No i teraz kilka słów o stricte dostępności i dostępnych usługach w Zoomie. Dlaczego właśnie w Zoomie ten wykład czy prezentacja online może być łatwiejsza? Przede wszystkim tłumacz języka migowego. Zoom jako jeden z pierwszych pozwolił na dodawanie tłumacza języka migowego obok prelegenta. Wyzwaniem były rozmiar, stałe miejsce i to, aby nam nie znikał tłumacz. Zostało to w Zoom rozwiązane, nawet jako jeden z pierwszych Zoom pozwolił na prowadzenie konferencji w kilku językach, przez kilka osób w językach migowych, w języku migowym. I zwróćcie uwagę, że Zoom pozwala nam manewrować między prezentacją a wielkością prelegenta i tłumacza języka migowego. Możemy przesuwać miejsce, tak, zmieniać proporcje, przykładowe slajdy z prezentacji, gdzie przesunięte zostały proporcje między prezentacją, tłumaczem języka migowego i prezenterem. Dobre praktyki. Najlepiej, jeśli tłumacze pracują z jednego miejsca, a wówczas nie miga nam tłumacz i nie musimy dodatkowo montować. Dbamy o jednolite tło, dobre oświetlenie tłumacza. Zawsze podpisujemy tłumacza języka migowego, czy tłumacz języka migowego, czy tłumaczka, czasami z imieniem i nazwiskiem. Przesyłamy zawsze tłumaczom materiały, by mogli się przygotować i jeśli nasze spotkanie trwa dłużej niż godzinę, zapewniamy team partnera, by tłumacze mogli pracować w parze, co skutkuje nam lepszą jakością tłumaczeń. Teraz kilka słów o napisach na żywo. Zoom jako jedna z pierwszych platform umożliwiła podłączenie i integrację z profesjonalnymi napisami ze źródeł zewnętrznych. Na dwa sposoby. Mogą to być napisy z klawiatury. W Polsce nie wykorzystujemy tej metody. I mogą to być napisy z respeakingu moderowane. Jest to możliwe po integracji, bez działań informatycznych, laik tego nie zrobi. Po integracji jest to możliwe i stosowane szeroko na świecie. Również w Stanach Zjednoczonych dla języka angielskiego jest opcja automatycznych napisów, które nie są doskonałe, ale w sytuacjach, gdy nie ma możliwości zapewnienia profesjonalnych, moderowanych przez człowieka napisów, jest to jakaś namiastka dostępności. Tak więc Zoom również takie rozwiązanie przygotował, ale nie jest ono dostępne w języku polskim. W Microsoftie, na platformie Microsofta, również w języku polskim już to rozwiązanie automatycznych napisów jest dostępne, za to niestety nie ma możliwości podpięcia się z napisami do prezentacji moderowanymi przez człowieka. Trzeba je zapewniać w odrębnym oknie, co jest pewnym utrudnieniem. Zoom to rozwiązuje. Wyzwaniem jest to, aby przygotować napisy w języku polskim, integracja i to, jak włączyć napisy. Bardzo dobrze Zoom sobie radzi z tym, żeby włączać napisy i możliwość jest przełączania się między napisami a transkrypcją. Napisy to dwie linie, w których mieści się mniej tekstu niż w transkrypcji, gdzie widzimy jednocześnie kilka linii tekstu. Przykładowe rozwiązanie, dwie linie tekstu w Zoomie, każdy kto mówi, wyświetlają się wypowiedzi.
Napisy w Zoomie można przesuwać po ekranie. Włączamy je po stronie użytkownika. Przykład, jak włączyć napisy i jak je powiększyć. Te dwa króciusieńkie filmiki są bez dźwięku. Jest to nagranie z prawdziwej prezentacji tłumaczonej na język migowy w celu pokazania, w jaki sposób użytkownik może włączyć napisy w Zoomie. Naciskamy closed caption, show subtitles i napisy są włączone. Tu mamy przykład bardzo dużych napisów. Na kolejnym slajdzie pokazujemy, w jaki sposób napisy można powiększyć. Tak, mamy małe napisy, klikamy ikonę Close Caption, Subtitle Settings i powiększamy, mamy opcję Normal, Medium i Large. Wybieramy idealne dla siebie rozwiązanie i powiększamy napisy. I teraz mamy już duże napisy. Na początku były małe, teraz wyświetlają się jako duże. Napisy mogą powstawać zupełnie online, w chmurze. Są to zawsze napisy zamknięte, czyli włączamy je, wyłączamy. Korzysta z nich ten, kto potrzebuje. Możemy je rozwinąć jako transkrypcję. Wówczas transkrypcja pojawia się w takim samym miejscu jak czat. Też jak czat na Zoomie możemy ją przesuwać. Ciekawe jest również to, że z Zoomem możemy pracować na odległość, tak jak tłumacze mogą pracować online ze swojego domu, tak samo napisowcy mogą pracować online. Aby wyświetlić napisy, napisowcom przesyłamy token. Token to kawałek takiego kodu, który jest w Zoomie, który jest unikalny dla każdego webinarium czy spotkania. Przesyłamy i wówczas napisy będą się wyświetlały. Oczywiście tak jak tłumaczą języka migowego, napisowcom przesyłamy materiały do przygotowania się. Uczestnikom zaś możemy wysyłać instrukcje. Zawsze tym, którzy pierwszy raz pracują z platformą, wysyłamy instrukcje, jak działa platforma, albo robimy spotkanie dodatkowe, aby na pewno na wykładzie czy na debacie wiedzieli, jak się poruszać. Ale dodatkowo w instrukcji możemy zawrzeć informacje, jak działają napisy. No i na początku spotkania możemy również udzielić informacji i powiedzieć, jak włączyć napisy, jak zmienić ich rozmiar, pozycję i jak skorzystać z transkrypcji. Zoom daje nam jeszcze jedną opcję, której nie daje nam niemal żadna platforma do spotkań, która nie jest profesjonalnie połączona z systemami tłumaczeniowymi. W tani sposób na Zoomie jesteśmy w stanie zrobić tłumaczenia symultaniczne, czyli obok napisów, obok tłumaczenia na język migowy możemy zapewnić tłumaczenia foniczne na kilka języków. A jeśli jesteśmy w stanie ukryć tłumaczenia foniczne, to w ten sam sposób jesteśmy w stanie dodać audiodeskrypcję, jeśli ona byłaby potrzebna. Na moich slajdach widzicie klikniętą ikonkę kuli ziemskiej. Ikonką kuli ziemskiej otwieramy wersje językowe, które są dostępne. Tu dwa slajdy z wydarzenia realizowanego na zamówienie Związku Nauczycielstwa Polskiego, gdzie wydarzenie tłumaczono było na angielski, niemiecki, hebrajski i polski. Między tymi językami uczestnik mógł się przełączać. Co ciekawe, na hebrajski i na niemiecki tłumaczenie odbywało się przez język angielski, więc mieliśmy tłumaczenie przez trzeci język, przez co
Było to bardzo skomplikowane tłumaczenie, ale Zoom również, o ile na początku pandemii nie miał takiego rozwiązania, dziś również je oferuje. Czyli można w pełni profesjonalnie pracować z Zoomem jako narzędziem do tłumaczeń. A jeśli możemy włączyć narzędzie do tłumaczeń ikonką kuli ziemskiej, możemy sobie wybrać na przykład język portugalski, na który nie tłumaczymy, i umówić się z naszymi odbiorcami, że po kliknięciu ikony język portugalski będziemy mieli audiodeskrypcję. Ukrytą, zamkniętą audiodeskrypcję tylko dla tych, którzy jej potrzebują. To wszystko sprawia, że jeśli zapewnimy dobre warunki akustyczne, dobry mikrofon i dodatkowe usługi, nasz wykład będzie dostępny dla każdego. Zatrzymam udostępnianie mojej prezentacji. Mogą Państwo sobie zapisywać pytania, wrzucać je na czat. A teraz moją wypowiedź uzupełni, przedstawiając swoje doświadczenia, dzieląc się swoimi doświadczeniami z konferencji, z paneli, z wystąpień, Izabela Mrochen, która również opowie o prezentacjach. Po wystąpieniu Izy wspólnie odpowiemy na Państwa pytania. Zapisujcie sobie pytania, wrzucajcie je na czat, a my będziemy się przygotowywać, by na nie odpowiedzieć. Zapraszam, Izo. Tak, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Ja w tym momencie udostępniam moją prezentację. I mam nadzieję, że jest wszystko dobrze widoczne, ponieważ ja sobie przygotowałam to troszeczkę w inny sposób. Przede wszystkim, proszę Państwa, będę zwracała uwagę tutaj na organizowanie procesu dydaktycznego nie tylko w samym świecie cyfrowym, ale również w tym takim świecie stacjonarnym, do którego powolutku po pandemii wracamy. Przed rozpoczęciem rozważań na temat dostępnego wykładu warto zauważyć, iż dostępne wykłady to nie tylko forma właśnie prezentacji, tak jak wspomniałam, w świecie wirtualnym, ale także spotkaniu w takim świecie formy stacjonarnej, w budynku, w sali wykładowej, która powinna mieć odpowiednie wyposażenie. I na to będę zwracała dzisiaj uwagę w trakcie mojego wykładu. W procesie dydaktycznym, tak jak tutaj będziemy mieć na drugim slajdzie, jest informacja, iż w całej tej infrastrukturze, o której będę mówiła, często olbrzymi wpływ na odbiór tych treści ma przede wszystkim nasz uczestnik, ponieważ w trakcie naszego wykładu, szkolenia czy warsztatu mogą być na sali uczniowie z różnymi problemami. Osoby, które siedzą gdzieś dalej, mogą na przykład nie widzieć naszej prezentacji, mogą czegoś nie dosłyszeć. Studenci, którzy niejednokrotnie siadają bardzo daleko. Też studenci Uniwersytetów Dzieci, gdzie dodatkowo często w trakcie wykładów pokazujemy jakieś ciekawe doświadczenia z fizyki czy z chemii. No i przede wszystkim tutaj chciałabym zwrócić uwagę na edukację osób dorosłych, która też również była wspomniana we wcześniejszej prezentacji, ponieważ niejednokrotnie organizowałam wykłady na uniwersytetach trzeciego wieku, czy tak jak do dzisiaj się to odbywa dla słuchaczy studiów podyplomowych. I proszę pamiętać, że to jest przede wszystkim grupa osób, która jest bardzo różnorodna pod względem wiekowym i też powinniśmy pamiętać o tym, iż mogą być wśród nich osoby z różnymi dysfunkcjami, na przykład wzroku, słuchu czy poruszania się. Na końcu też chciałam zwrócić uwagę na naszych uczestników warsztatów. Jeżeli na przykład prezentujemy jakieś interfejsy programów graficznych, a na przykład nasz rzutnik już jest słaby bądź ekran jest za mały, wtedy również nasi uczestnicy wydarzenia mogą nam zwrócić uwagę, że czegoś nie mogą zobaczyć bardzo dokładnie. Z drugiej strony mamy tutaj twórców procesu dydaktycznego i praktycznie ten wykład cały jest przygotowany, aby zwrócić uwagę na to, w jaki sposób przygotować się prawidłowo, czyli nasz wykładowca, trener, szkoleniowiec, czy czasami, jak już mówimy, ekspert, mimo wszystko powinien wiedzieć, jak się przygotować, jak materiały powinny być zorganizowane czy umieszczone na zwykłych slajdach.
Na początek, jeżeli mówimy tutaj o spotkaniu, postrzegamy to przede wszystkim jako komunikację multimodalną. Angażujemy nasze zmysły, zarówno osoba wykładająca, ale też przede wszystkim mówimy tutaj o uczestnikach, prawda, którzy angażują swoje zmysły wzroku, słuchu i dotyku. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na proces komunikacji, który został omówiony po raz pierwszy w taki zupełnie ciekawy sposób przez pana Alberta Mehrabiana. Jest to badacz, który zwrócił uwagę przede wszystkim na udział naszych zmysłów w całym procesie komunikacji. I na pierwszym slajdzie chciałabym Państwu zwrócić uwagę na udział na przykład naszych zmysłów, jeżeli chodzi o odbiór w komunikacji audiowizualnej, gdzie angażujemy nasz wzrok i słuch. Przede wszystkim tutaj widzimy, że 7% to jest treść wypowiedzi, aż 38% stanowi nasza uwaga zwracana na intonację głosu i 55% to przede wszystkim komunikacja niewerbalna, gdzie obserwujemy na przykład gesty i mimikę osoby, która prowadzi wykład, szkolenie czy warsztat. Dlatego należy pamiętać, iż osoba, która któryś z tych elementów utraci, ma bardzo ograniczony dostęp do przekazywanej przez nas informacji. Już sam fakt, że komunikacja ta niewerbalna, czyli nasz wzrok, jeżeli już nie widzimy czegoś, nie możemy dostrzec, mamy problemy, to aż 55% utraty naszego wykładu. Jeżeli chodzi natomiast o tego samego badacza i zwrócenie uwagi na komunikację audialną, to tutaj widzimy, że jeżeli angażujemy głównie nasz zmysł słuchu, to aż 40% stanowi zwrócenie uwagi na treść wypowiedzi, a 86% to jest zwrócenie uwagi na głos i intonację. Dlatego wydaje mi się, że warto o tym pamiętać przed przystąpieniem do każdego wykładu, szkolenia i warsztatu, jak ważna jest ta komunikacja, która angażuje nasze zmysły. Mówiąc tutaj o organizacji przeróżnych wydarzeń, takich jak wykłady, w ogóle proces dydaktyczny, trudno jest rozgraniczyć, że jest to tylko dostępność architektoniczna albo tylko i wyłącznie dostępność cyfrowa. Dlatego powołuję się tutaj na wymagania dwóch ustaw. Jedna to ta, która mówi o dostępności cyfrowej, czyli ustawa o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych, wprowadzona 4 kwietnia 2019 roku, ale z drugiej też ustawa o zapewnieniu dostępności osobom o szczególnych potrzebach, która została troszeczkę później wprowadzona, bo 19 lipca 2019 roku. Tutaj łączymy przede wszystkim właśnie organizowanie tego wykładu na przykład w siedzibie podmiotu, o czym wcześniej słyszeliśmy. I ten podmiot jest odpowiedzialny za cały proces, aby przebiegał on w sposób komfortowy dla naszych uczestników. I przede wszystkim chciałam zwrócić uwagę w pierwszym punkcie, iż należy poprawnie przygotować informacje o dostępności architektonicznej nie tylko samego budynku, ale również samej sali wykładowej, ponieważ ułożenie stolików jest niezmiernie ważne, czy ustawiamy je na przykład w podkówkę i nasi uczestnicy siedzą bokiem, na przykład do naszego ekranu, gdzie wyświetlamy naszą prezentację, czy ustawiamy stoły w taki tradycyjny sposób szkolny, gdzie każdy wtedy może patrzeć bezpośrednio na ekran. Do tego należy pamiętać, że osoby, które na przykład poruszają się na wózku, muszą mieć odpowiednie miejsce, aby manewrować wózkiem i znaleźć sobie wygodne miejsce do udziału w naszym wykładzie. W samej informacji, proszę Państwa, o dostępności architektonicznej ważna też jest instrukcja, w jaki sposób można dotrzeć do miejsca, gdzie odbywa się nasz wykład, szkolenie czy warsztat, o czym ja się niejednokrotnie przekonałam, iż wchodząc do budynku, którego nie znam, nie jestem pewna, gdzie powinnam znaleźć tą salę wykładową czy szkoleniową. Warto przed tym pomyśleć o tradycyjnym wydruku informacji, które będą gdzieś zawieszone, przyklejone, tak żebym wiedziała, tak jak tu widzimy na przykładzie, że jest to na przykład warsztat dla grupy pierwszej, sala 102, piętro pierwsze. Dlaczego jest to istotne? Ponieważ niejednokrotnie w budynku mamy bardzo dziwną numerację zarówno sal, jak i pięter. Często są podziały na wysoki parter, niski parter i te numery sal mogą wydawać nam się bardzo dziwne i wprowadzają nas niejednokrotnie w zdziwienie,
i nie wiemy, gdzie tak naprawdę znaleźć tą naszą salę. To bardzo wpływa na taki komfort i poczucie satysfakcji, bo czujemy się po prostu zagubieni. Powinniśmy to niwelować od samego początku. Dlatego chciałam tutaj podzielić się z Państwem przykładem, jak można w poprawny sposób taką informację przygotować nie tylko w formie papierowej, która jest zawieszona, ale również w formie cyfrowej. Kilka lat temu rozpoczęłam własny projekt i opisywałam cały budynek naszego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Na stronie po prostu umieszczałam informacje, jak można dostać się na przykład z przystanków autobusowych do budynku, jak można dostać się z dworca PKP do budynku, ponieważ jest niedaleko, czy na przykład jak wygląda dostępność parkingów, co jest niezmiernie ważne dla naszych uczestników. Więc taka informacja na stronie bardzo ułatwia poczucie takiego komfortu, że jak znajdę się w tym miejscu, to będę wiedziała, gdzie jest parking, jak dojść na przykład do przystanku i nie będę się czuła zagubiona, ponieważ mogę sobie taką stronę, która oczywiście tutaj nawet nie wspominam, jest przygotowana zgodnie z zasadami WCAG, można otworzyć na telefonie i idąc na przykład do budynku, możemy sobie na tym telefonie już sprawdzić, czy jesteśmy w dobrym miejscu. Także bardzo polecam tego typu rozwiązania. Można jeszcze dodatkowo umieszczać później zdjęcia, jak wygląda sam budynek zewnątrz, wewnątrz i nasza sala, do której zmierzamy. Jeżeli chodzi natomiast o dostępność cyfrową, ale w połączeniu z tą komunikacyjno-informacyjną, warto zwrócić uwagę też na to, w jaki sposób sam proces dydaktyczny powinien być przygotowany. Przede wszystkim mam tutaj na myśli tą całą infrastrukturę, która znajduje się już też w samej sali. Tutaj również bierzemy pod uwagę zarówno potrzeby naszych uczestników wykładu, szkolenia czy warsztatu, ale też samego prowadzącego. Proszę pamiętać, że taki wykład trwa czasami kilka godzin. Już nie wspomnę, że warsztat lub szkolenie może nawet trwać 8 godzin dydaktycznych, co jest bardzo wyczerpujące, szczególnie dla naszego układu, tu gdzie myślimy o strunach głosowych, prawda, i zaczynamy mieć problemy. Dlatego mówiąc o przygotowaniu infrastruktury, warto zwrócić uwagę na poprawność dźwięku. Przede wszystkim, jeżeli chcemy na przykład zaprezentować jakiś krótki film albo jest to warsztat, gdzie będziemy prezentować pracę z czytnikiem ekranu i chcielibyśmy, żeby nasi uczestnicy szkolenia czy wykładu dobrze wszystko słyszeli. Dlatego należy zawsze to sprawdzić. Ponadto dla mnie bardzo ważny aspekt to mikrofon dla wykładowcy. To jest ostatnio moja pierwsza rzecz i pierwsze pytanie skierowane do organizatorów, czy ja mam zapewniony mikrofon. Tak jak wspomniałam wcześniej, jest to bardzo ważne, ponieważ ja czuję komfort, że nie będę zmęczona po 5-6 godzinie takiego procesu dydaktycznego, ale też jestem spokojna, że moi uczestnicy będą dobrze słyszeć, co ja mówię. W kolejnym punkcie widzimy tutaj obowiązek sprawdzenia jakości rzutnika multimedialnego. Proszę Państwa, te rzutniki czasami już kilka lat są zawieszone gdzieś pod sufitem lub ustawiane na stole. Warto sprawdzić, czy lampa, która jest tam zamieszczona, odpowiednio prezentuje nasze kolory, bo jeżeli byśmy omawiali na przykład ślepotę barw, czyli tutaj chcielibyśmy poruszyć informacje na temat braku umiejętności rozróżniania kolorów, no to wtedy, jeżeli rzutnik nie będzie pokazywał tych kolorów, które my chcemy podkreślić, no to wtedy treści naszego wykładu nie będą zrozumiałe. Ponadto czytelność wyświetlanej prezentacji. Ja już na jednym z wykładów tutaj przygotowanych przez Akademię Dostępności wspominałam, iż bardzo ważne jest, aby elementy, które pokazujemy na prezentacji, były przede wszystkim czytelne ze względu na dobrą jakość kroju czcionki, tak jak widzimy na slajdzie. Najlepiej, jeżeli jest to czarny kolor tekstu na białym tle. Warto też unikać takiego połączenia kolorów analogowych, czyli gdybym tutaj w nagłówku chciała na fioletowym tekście, na fioletowym tle, przepraszam, umieścić na przykład troszeczkę jaśniejszą fioletową treść, byłoby to bardzo słabo widoczne, czyli ten kontrast byłby absolutnie niepoprawny, jeżeli chodzi tutaj o dostępność też cyfrową.
Warto omawiać też, co prezentujemy na samym slajdzie, ponieważ na początku mojego wykładu wspomniałam Państwu, że sale są duże. Niejednokrotnie uczestnicy siedzą na przykład w 10. rzędzie bądź gdzieś siedzą na końcu naszej sali. I jeżeli my mamy bardzo małe elementy na slajdach, no to po pierwsze powinniśmy jednak dodać więcej slajdów i te elementy umieszczać tak, aby były widoczne. Natomiast jeżeli będziemy omawiać poszczególne, to też za chwilkę pokażę Państwu, iż powinniśmy pokazywać, w którym kierunku idziemy. Czy pokazujemy coś od lewej do prawej, czy u góry, tak żeby każdy, kto siedzi nawet dalej, czy miał kłopoty ze wzrokiem, wiedział, o czym my mówimy. Dlatego tutaj, jeżeli chodzi o jakość sprzętu i otoczenia, to przede wszystkim, proszę Państwa, tak jak wspomniałam, rzutnik multimedialny i ekran to jest bardzo ważny element naszego wyposażenia, ponieważ ułożenie tego pod odpowiednim kątem jest istotne dla naszych uczestników. Druga sprawa to możliwość zasłaniania i otwierania okien. Niejednokrotnie mamy w tej chwili bardzo nowoczesne budynki, w których mamy tylko i wyłącznie klimatyzację. Nie jest to dobre rozwiązanie. Niejednokrotnie uczestnicy proszą o otwieranie okien, żeby wywietrzyć salę w trakcie przerw. Z drugiej strony chciałam tu zwrócić uwagę na możliwość zasłaniania. Żaluzje czy jakakolwiek inna forma zasłony jest bardzo ważna, szczególnie na tej ścianie, gdzie okno jest najbliżej naszego ekranu, ponieważ jeżeli my naprawdę spędzamy kilkanaście bądź kilkadziesiąt godzin na przygotowaniu naszego wykładu, szkolenia czy warsztatu, a później z powodu zbyt jasnego pomieszczenia nasi uczestnicy nie będą mogli dostrzec elementów naszego wykładu i prezentacji, no to nie będą się czuli komfortowo i będą niezadowoleni. Poczują się po prostu wykluczeni z tego procesu. Kolejnym elementem, o którym mówiłam, jest mikrofon dla wykładowcy. Przede wszystkim, proszę Państwa, to nie tylko jest komfort dla nas, że nie musimy wysilać się przy mówieniu, ale też komfort dla naszych słuchaczy, ponieważ każdy z nich będzie mógł usłyszeć, co mówimy, jak tłumaczymy i nie będzie się czuć ta osoba zagubiona. Na ostatnim tutaj elemencie graficznym widzimy osoby przy tablicy. Bardzo często mamy dodatkowe materiały jak flipcharty albo zwykła tradycyjna tablica, na której piszemy kredą, bo jest to biała tablica, na której piszemy markerami. Tutaj chciałam szczególnie zwrócić uwagę na wykładowców, którzy piszą coś dodatkowo na tego typu dodatkowych pomocach, biorąc flamaster czy marker, piszą drobniutko, niewyraźnie. No tutaj warto zwrócić uwagę na to, żeby pisać to dużymi literami, wyraźnie kaligrafować, żeby każdy mógł odczytać, co wykładowca chce przekazać, jaka informacja jest tam zapisana, żebyśmy nie musieli zgadywać, co autor miał na myśli. Jeżeli chodzi natomiast o aspekt dostępności informacyjno-komunikacyjnej, to tu troszeczkę też chciałam powiedzieć o audiodeskrypcji. Oczywiście nie w takiej formie, jak wcześniej słyszeliśmy w wykonaniu pani Moniki Szczygielskiej, ale chciałam powiedzieć tutaj troszeczkę na ten temat, biorąc pod uwagę własne doświadczenia. Przede wszystkim audiodeskrypcja jest również związana niejednokrotnie z samym wykładowcą. I nie musi być to, proszę Państwa, nagranie, film, może być to właśnie audiodeskrypcja, którą prezentujemy na żywo w trakcie naszego wykładu. Przede wszystkim, jeżeli wykład, szkolenie czy warsztat zawiera na slajdach przeróżne zdjęcia, grafiki, one są umieszczone na przykład i osoba siedząca dalej bądź osoba niedowidząca, no może być nawet osoba niewidoma na naszym wykładzie, nie wie, o czym my mówimy, a często się to widzi, że wykład nagrany jest i wykładowca nie dopowiada, co pokazuje, tylko krótko sformułuje na przykład stwierdzenie, proszę spojrzeć na obraz czy na plakat i nic więcej nie mówi. W tym momencie wykluczamy naszych uczestników, dlatego wykładowca prowadzący takie spotkanie niejednokrotnie będzie pełnić rolę audiodeskryptora na żywo. I to warto wziąć pod uwagę, ponieważ niejednokrotnie na konferencjach o tym się mówi, iż powinniśmy dopowiedzieć, o czym mówimy, o którym elemencie przedstawianym na slajdzie i co on dokładnie przedstawia.
W drugim punkcie na moim slajdzie widzimy, iż jeżeli jest to film, który na przykład zawiera napisy, które są niejednokrotnie nieczytelne i pokażę taki przykład, który dla Państwa przygotowałam, to warto, żeby osoba prowadząca czytała ten tekst zamieszczony w napisach. Niejednokrotnie nie mamy tutaj dodatkowo wersji lektorskiej i wtedy te napisy na przykład mogą być nie tyle nieczytelne z powodu braku kontrastu, ale też z powodu faktu, że są umieszczone na jakimś bardzo wzorzystym tle. Nie mamy możliwości dodania takiej specjalnej ramki, która się często nazywa ghost box, dlatego że ona by oddzielała nam te napisy od reszty treści. I film przede wszystkim, jeżeli nie zawiera warstwy dźwiękowej, na przykład nie ma tutaj wersji lektorskiej, jest to tylko i wyłącznie na przykład film przyrodniczy, wtedy taka dodatkowa informacja w formie audiodeskrypcji na żywo bardzo się przydaje. Ja w trakcie swoich wykładów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, naprawdę na dużej auli, gdzie miałam na Uniwersytecie Śląskim kilka lat temu olbrzymią publikę, ponieważ grupa liczyła prawie 100 kilkadziesiąt osób. No i wtedy, jeżeli film był na małym ekranie wyświetlany, nie miał żadnej warstwy dźwiękowej, to wtedy ja dopowiadałam, co się dzieje na filmie, co widzimy, co jakiś moment zatrzymywałam ten film, zadając pytania, tak żeby być takim pośrednikiem, prawda, pomiędzy tą treścią wyświetlaną na ekranie, a pomiędzy naszymi uczestnikami wydarzenia. I wtedy wiedziałam, czy osoby śledzą to, co pokazuję, co tłumaczę. Dlatego jeżeli, tak jak mówiłam, mamy jakieś przykłady elementów umieszczanych na slajdach, tu na przykład widzimy, że jest to jakiś tablet, omawiamy gesty punktowe, w jaki sposób docieramy do informacji, czy za pomocą dwóch palców sobie powiększamy jakiś obraz, czy za pomocą przesuwania możemy sobie zmieniać kolejne karty tak zwane, czy strony, to wtedy prezentujemy i mówimy, że po lewej stronie znajduje się taki i taki element, w środku na przykład jest piktogram smartfona, a na końcu po prawej stronie jest przykład smartwatcha. Także w ten sposób starajmy się wprowadzać naszych uczestników do treści, którą prezentujemy. I drugim przykładem, który tutaj chciałam pokazać, to jeżeli są filmy, tak jak mówiłam, z niepoprawnie przygotowanymi napisami, to jest to przede wszystkim nieczytelny materiał i proszę mi wierzyć, bardzo często widzę w ciekawych projektach, napisy są w ten sposób pokazane, jak tutaj po lewej stronie są białe napisy na szarym tle, do tego przygotowane od krawędzi do krawędzi, nie tak jak wspominała pani Monika Szczygielska przed chwilą, najczęściej stosujemy dwie linijki i ograniczamy liczbę znaków w każdej linijce między 35 a 40, ponieważ to też zależy, dla kogo wykonujemy usługę i według jakich standardów pracujemy. Dlatego pamiętajmy, iż dodawanie tej alternatywy w formie napisów, czy audiodeskrypcji, czy polskiego języka migowego jest bardzo ważne. Ale też multimedia nie kojarzmy tylko i wyłącznie z filmami czy z nagraniami MP3. To są przede wszystkim również rysunki, infografiki, diagramy, które będą wymagały od nas dodatkowej informacji. I dlatego możemy ją przygotować od razu w formie transkrypcji bądź deskrypcji na stronie internetowej, bezpośrednio obok tego elementu, który jest niedostępny dla wszystkich i musimy właśnie dodać tą formę tekstową, bądź dodajemy dokumenty, które można pobrać i one zawierają tą informację. Jednak tu warto zwrócić uwagę na to, iż jeżeli piszemy takie transkrypcje bądź deskrypcje bezpośrednio na stronie internetowej w takim tak zwanym HTML-u jako właśnie dokument hipertekstowy, jest to o wiele łatwiejsze rozwiązanie, ponieważ osoby, które korzystają z telefonów, z tabletów, jeżeli otwierają sobie tego typu informacje bez konieczności otwierania kolejnych dokumentów, pobierania aplikacji do pobierania tych dokumentów, nie muszą wykonywać kilku bądź kilkunastu kliknięć, tylko wystarczy dwa lub trzy razy kliknąć i są już na naszej stronie i mogą przeczytać tą transkrypcję czy deskrypcję. Dlatego warto o tym pomyśleć, czy chcemy komuś utrudniać dotarcie do informacji, którą przekazujemy. Jeżeli chodzi o połączenie dostępności informacyjno-komunikacyjnej z dostępnością cyfrową, to pamiętajmy, że często na wykładach prosimy naszych uczestników
o wypełnienie jakichś formularzy. Chcemy na przykład zebrać sobie informacje na temat tego, w jaki sposób przygotować elementy, które będziemy prezentować. I w tych formularzach już na samym początku, czyli przed przystąpieniem do organizacji, w momencie, kiedy nasi uczestnicy się zapisują, powinni na przykład zauważyć pytania, które są, odnoszą się do ich potrzeb, czyli przede wszystkim, czy mają jakieś problemy ze wzrokiem. Wtedy wiemy, czy ta osoba, która przyjdzie na wykład, będzie musiała na przykład usiąść bliżej naszego ekranu, czy będzie osobą, która na przykład ma kłopoty ze słuchem, to wtedy w szczególny sposób to nagłośnienie będzie ważne i tą osobę też musimy dopytać, jakie ma szczególne potrzeby. I problemy mobilne, proszę Państwa, niejednokrotnie na moich zajęciach tych akademickich na uczelniach czy na dniach dostępności cyfrowej pojawiają się osoby, które się poruszają na wózku inwalidzkim czy wózku rehabilitacyjnym i takie osoby również biorą udział w szkoleniu i potrzebują wtedy właśnie tego miejsca do manewru, żeby odpowiednio się ustawić i dobrze widzieć, co będzie wykładowca przygotowywał, prawda, co będzie pokazywał, co będzie omawiał. Także na samym początku, przed przystąpieniem już do tego procesu, ten formularz musi być tak przygotowany, że nie potrzebujemy tylko i wyłącznie danych typu imię, nazwisko, ale przede wszystkim informacja, jakie jeszcze potrzeby ma nasz uczestnik i o tym się często zapomina. Ja niejednokrotnie widzę, że formularze, które wypełniam, w ogóle nie zawierają takich informacji. Jeżeli chodzi o materiały, proszę Państwa, tak jak formularze mogą być w formie drukowanej, prawda? To do tego jesteśmy bardzo często przyzwyczajeni. Tak samo formularze możemy przygotowywać w formie elektronicznej, ale jeżeli chodzi o materiały, które tutaj chciałam omówić, to jest to cały wachlarz zarówno materiałów tych, które przygotowujemy dla uczestników w formie drukowanej, papierowej, którą od wielu, wielu lat preferujemy, ale też materiały elektroniczne, ponieważ jeżeli jest to szkolenie bądź warsztat taki praktyczny, to wtedy przesyłamy materiały do ćwiczeń. Jest to bardzo ważne, ponieważ z jednej strony jesteśmy przyzwyczajeni, prawda, do tej formy drukowanej, wtedy zwracamy uwagę na poprawny krój czcionki, żeby była czytelna, czyli najlepiej stosować nawet w formie materiałów drukowanych tą czcionkę bezszeryfową, bez dodatkowych elementów, które gdzieś mogłyby nam się zlewać oraz pilnujemy, aby była odpowiednia wielkość i kontrast tego tekstu do tła. Również wprowadzamy zrozumiałe informacje bez zbędnych elementów dekoracyjnych. Tak jak tu bardzo ciekawie pani Monika Szczygielska mówiła, iż często w tle, jeżeli jest to webinar, nie możemy mieć jakichś książek, ponieważ wtedy uczestnik naszego spotkania skupia się na tych tytułach książek, a nie skupia się na tym, co przekazujemy. Z drugiej strony natomiast mamy też w dobie tych technologii w XXI wieku dbamy o jakość materiałów cyfrowych. Przede wszystkim zdecydowanie należy ograniczyć stosowanie nietypowych rozwiązań, jak na przykład przewracanie kartek wirtualnej książce. To jest tak zwany flipbook. Za chwilkę pokażę przykład, z czym to się wiąże, jakie to powoduje ograniczenia w dostępie do informacji. Przede wszystkim nasi uczestnicy będą się czuli wykluczeni z procesu edukacyjnego. Dlatego w przypadku braku dostępności do materiałów cyfrowych należy przygotować poprawną, dostępną wersję alternatywną. Ważne jeszcze, żeby ta wersja alternatywna sama w sobie była dostępna. I dlatego teraz pokażę Państwu, wykonałam sama taką imitację flipbooka i chciałam Państwu powiedzieć, jakie są z tym najczęściej problemy. Zauważyłam, że to się bardzo często podoba, jeżeli my chcemy kogoś poinformować o programie naszego wykładu, czy konferencji, czy szkolenia, czy jakiegoś warsztatu, to na stronach bardzo często umieszczone są właśnie tego typu flipbooki. Dlatego, że to tak ładnie wygląda, jak kartka się przewraca z prawej na lewą, taka imitacja prawdziwej książki. Tylko proszę Państwa, ja żeby cokolwiek przeczytać, muszę korzystać tu z tych narzędzi, które widzimy na dole na pasku. Muszę najpierw klikać i powiększać to niejednokrotnie kilka razy. Następnie chwytać kursorem myszki i przesuwać każdą kartkę, żeby w ogóle przeczytać jakikolwiek akapit.
Czyli ja muszę obsługiwać myszkę. Natomiast jak już sobie coś powiększę i przeczytam, to chciałabym na przykład przesunąć tą kartkę, prawda? Czyli przejść na kolejną stronę. I z czym się wtedy spotykamy? Bardzo słabo widoczne na przykład te mechanizmy do przesuwania kartek, ale to jest jeszcze nic, proszę Państwa. Osoba, która to robi za pomocą kursora myszki, często widzi tak zwany tooltip, prawda? Otwiera nam się takie okienko i co nagle widzimy? W obcym języku, tak jak tu jest przykład z języka angielskiego, mamy informację, że jak chcę wrócić na poprzednią stronę, to mam kliknąć previous, a po prawej stronie widzimy next. To jest bardzo złe rozwiązanie, ponieważ to jest niepoprawne wprowadzenie tak zwanej internacjonalizacji. Jeżeli nasza strona zawiera informacje w języku polskim, co starałam się tutaj Państwu przygotować, a nagle mamy elementy tego mechanizmu flipbooka w języku angielskim, to jest to mieszanka języków. Czyli my zmuszamy naszego użytkownika, uczestnika, który chciałby się zapisać bądź doczytać coś, do znajomości tych języków. A jeżeli pomyślimy teraz o osobie, która korzysta z technologii asystujących, to w jakim języku ma odczytać w końcu czytnik te opisy, jeżeli na początku strony wchodząc od razu się ustawia do języka całej strony, który jest przede wszystkim w języku polskim, jeżeli myślimy tutaj o wykładach czy szkoleniach organizowanych w Polsce. Ponadto, nawet jeżeli osoba chciałaby sobie wejść na te trzy kropeczki, tak zwane klopsiki, otwiera sobie dodatkowe opcje i te opcje również są opisane w języku angielskim. Druga strona to jest to, że bardzo często osoby, które przygotowują tego typu materiały, tak jak tu starałam się przygotować Państwu na przykład taki tytuł, po lewej stronie widzimy konferencja 2022, jakaś bardzo dziwna tutaj czcionka, mogłabym powiedzieć bardziej poprawnie font, ozdobny, trudny do odszyfrowania, szczególnie dla dyslektyków czy dla osób starszych, ale myślę, że każdy z nas ma problemy z takimi nietypowymi fontami. Druga sprawa to kontrast. Bardzo dużo osób uwielbia łączyć tak zwane kolory analogowe, czyli łączymy na przykład całą rodzinę kolorów takich bordowych, fioletowych, różowych, a ten kontrast wtedy jest coraz mniejszy i osobom, które słabo widzą, bądź tych kolorów nie rozróżniają, często będzie to sprawiało olbrzymi problem. Dlatego nie pochwalam tego typu rzeczy, ponieważ to bardzo ogranicza, utrudnia wręcz, nawet dla mnie, jeżeli nie jestem osobą, która ma duże problemy z obsługą myszki czy odczytywaniem wzrokowym. Kolejny etap to materiały dla uczestników, czyli przygotowujemy często jakieś, proszę Państwa, dokumenty, szczególnie do pobrania. I tutaj pamiętajmy, że te dokumenty są już w formie cyfrowej, dlatego materiały należy poprawnie przygotować zgodnie ze standardem WCAG, tak aby powtórzyć mogli sobie ci nasi uczestnicy na przykład zagadnienia w trakcie wykładu, warsztatu czy szkolenia. Bardzo ciekawie jest, tak jak słyszeliśmy, przygotowywanie transkrypcji czy deskrypcji. Taka osoba może sobie to pobrać, wydrukować i na przykład przeczytać w autobusie czy w tramwaju, niekoniecznie w formie cyfrowej. Ważne jest też, aby były tam odpowiednio przygotowane odniesienia do źródeł, które polecamy, które poleca wykładowca, trener i należy je poprawnie zapisać w przekazywanych materiałach po zajęciach, szczególnie jeżeli jest to w formie elektronicznej, co za chwilkę zaprezentuję. No i przede wszystkim czytelne i zrozumiałe instrukcje. Jeżeli chcecie Państwo je przesyłać na przykład w formie dodatkowych ćwiczeń po spotkaniu, żeby osoba wiedziała, co ma wykonać, należy to tak sformułować, aby na przykład osoba, która nie widzi bądź jest słabowidząca, mogła się najpierw dowiedzieć, co powinna przygotować, w jaki sposób, czy jest to jakiś formularz do wypełnienia, czy jest to jakieś ćwiczenie do wykonania, bo my niejednokrotnie wysyłamy komuś ćwiczenia bez tej dodatkowej informacji, bez instrukcji. Warto też pomyśleć o tym, żeby instrukcje były odpowiednio przygotowane pod względem takiej architektury informacji, czyli nie będzie to ściana tekstu, ale będzie to podział tekstu na akapity, wyrównanie do lewej krawędzi, bo mówimy tutaj akurat o naszym formie czytania, czyli od lewej do prawej. Warto też jakiekolwiek instrukcje zaopatrzyć w dodatkowe grafiki i te odnośniki do materiałów
multimedialnych, czyli jeżeli jest to instrukcja, która wymaga śledzenia, gdzie mamy coś kliknąć, żeby dojść na przykład do jakiegoś elementu w nowo omawianym programie, warto taki krótki film zaprezentować. No i teraz jak to wygląda, proszę Państwa, w tych materiałach do pobrania? Przede wszystkim zacznijmy od tego przykładu, który się znajduje na samym dole, gdzie widzimy czerwony X i jest to niepoprawnie. Bo jeżeli my myślimy o materiałach do pobrania, ja tu mam na myśli dokumenty, to jeżeli zobaczymy na przykład ten na końcu link, ciekawe miejsca do zwiedzania w Warszawie, jest on oczywiście przygotowany w formie opisowej. Nie jest to jakiś generyczny link typu https://... i osoba na przykład będzie czytnikiem coś takiego czytała, bądź nawet osoba widząca nagle będzie zdziwiona, że ma trzy linijki tego typu tekstu. Natomiast jeżeli to ma być odnośnik do dokumentu, to ja tego nie wiem, ponieważ on mi się bardziej kojarzy z odnośnikiem do strony, a nie do dokumentu. Dlatego wyżej macie Państwo przykłady, jak powinniśmy przygotowywać poprawnie linki opisowe, odnośniki tak zwane, do dokumentów do pobrania. W pierwszym przykładzie widzimy odnośnik, który w nawiasie ma dodatkową informację, jaki jest to format dokumentu, na przykład PDF i ile ma kilobajtów. Jest to ważne, jeżeli ktoś na przykład ma jakiś system, który nie otwiera DocX-a na przykład i chciałaby ta osoba sobie pobrać PDF i też wie, jak długo ma czekać na pobranie tego typu dokumentu. Więc te informacje są ważne. To jest już użyteczność. W drugim przykładzie widzimy, iż to ta dodatkowa informacja o formacie dokumentu, tu akurat mamy ZIP, i jego objętość 35 kilobajtów jest również podlinkowana. Więc to już jest kwestia wyboru, czy chcecie Państwo to wpisać razem jako forma właśnie hiperłącza, czy osobno. Kolejny przykład to niejednokrotnie spotykam się też z tym, że oprócz podania formatu, tu widzimy DocX 35 kilobajtów, niektórzy umieszczają na stronach rządowych, szczególnie w Wielkiej Brytanii, ilość stron. To też się przydaje, że osoba wtedy wie na przykład, jak obszerny jest ten dokument. I na końcu chciałam pokazać również takie podejście do pobierania materiałów, ale na przykład w formie MP3. Warto też podawać osobie, że wchodzi na przykład na mechanizm odtwarzania tego nagrania w formie jakiegoś podcastu i na przykład jak długi jest to nagranie, jak długi jest ten podcast. Więc tego typu informacje kojarzą się bardziej z użytecznością, czyli z tą satysfakcją i zadowoleniem, które powinniśmy zapewnić naszym uczestnikom. Jeżeli chodzi natomiast o materiały, które niejednokrotnie udostępniamy w formie prezentacji, plakatów lub infografiki, to tu już wchodzimy ściśle w zasady dostępności cyfrowej. I w tym momencie musimy pamiętać o standardzie WCAG, iż przed umieszczeniem tego typu materiałów do pobrania czy do czytania na naszej stronie, na przykład na platformie e-learningowej, powinniśmy pamiętać o przygotowaniu tego zgodnie z wymogami standardu. Przede wszystkim, jeżeli teraz bardzo często przygotowujemy szkolenia, studia podyplomowe w formie e-learningowej, czy na przykład w drugim punkcie w folderach tutaj zaznaczyłam do pobrania, które ja niejednokrotnie udostępniam uczestników moich zajęć na uczelni na platformie Teams, czy jest to prezentacja w formie PowerPoint i materiały podsumowujące w formie infografiki. Wszystkie te materiały wymagają już profesjonalnej wiedzy, jak należy te materiały cyfrowe przygotować ze względu na tą zawartość w kodzie, ten kod semantyczny, który będzie odczytywany na przykład przez technologie asystujące. I tu przykład dla Państwa, moja własna infografika, którą najpierw przygotowałam w programie PictoChart, a następnie poprawiałam to w programie Adobe Acrobat Pro. Niestety, żeby to przygotować poprawnie, musimy sięgać do różnych narzędzi. I samo przygotowanie takiej ciekawej infografiki już w formie dostępnych treści pod względem kontrastu, pod względem doboru kroju czcionki, czyli ta czcionka bezszeryfowa, odpowiednie wyrównanie, prawda, do lewej krawędzi,
to jest jakby ten pierwszy etap. My jesteśmy na tej warstwie wizualnej, tej widzialnej, fizycznej. Natomiast pamiętajmy, że nasze dokumenty to są warstwy i ta warstwa, której my nie widzimy, czyli warstwa kodu, to jest ta struktura, która jest bardzo ważna z powodu znaczników dla technologii asystujących i to niestety trzeba już wykonać przez korzystanie z programów, które są bardziej zaawansowane. Jeżeli chodzi o uzupełnienie metadanych w tego typu dokumentach, jest to również bardzo ważne, dlatego pamiętajmy, żeby poprawnie zapisać tytuł, żeby osoba po otwarciu takiej infografiki czy plakatu gdzieś na stronie internetowej, w przeglądarce wiedziała, jaki jest tytuł, a nie otrzymywała na przykład, co niejednokrotnie widzimy, kropek albo jakiś cyferek, które nie mówią absolutnie nic i nie odnoszą się do treści, które są zawarte w tej infografice czy w plakacie. Jeżeli chodzi o przygotowanie, proszę Państwa, ewaluacji, bo powolutku zmierzamy tutaj do podsumowania, prawda? Kończymy już jakieś szkolenie, wykład i chcielibyśmy usłyszeć opinie naszych uczestników, czy są zadowoleni, czy chcieliby coś na przykład poprawić. My się w tym momencie uczymy. No i przygotowujemy ewaluację, zbieramy opinie wśród uczestników. Najwygodniej jest przygotować to w elektroniczny sposób, czyli ten formularz elektroniczny, który będzie zgodny ze standardem WCAG. Najczęściej polecany jest to formularz przygotowywany w Google Docs, ale jeżeli Państwo bardzo chcecie korzystać z formatu MS Word w pakiecie Office'a, to pamiętajmy, że to jest tylko taki dokument źródłowy, który przygotowując będziemy musieli później jednak obrobić w programie Adobe Acrobat Pro, jeżeli to konwertujemy do formatu PDF i chcielibyśmy, aby ten formularz w formacie PDF był formularzem interaktywnym. Tutaj tego nie ominiemy, trzeba będzie troszeczkę czasu spędzić, żeby formularz był jak najbardziej przyjazny dla użytkownika. I przykład dla Państwa, jak taka ewaluacja zajęć dydaktycznych może niejednokrotnie wyglądać, to niejednokrotnie Państwo korzystacie z tych wszystkich ikonek, piktogramów, które nam się kojarzą, tak bym powiedziała, kulturowo i myślimy, że każdy, kto spojrzy na te buźki, które tutaj umieściłam jako przykład, zupełnie bez jakichś tutaj szczególnych wskazówek, po prostu sama wybrałam. Nam się wydaje, że nasz użytkownik będzie dokładnie tak samo je rozumiał, patrząc na te buźki. Więc to jest bardzo mylące. Powinniśmy dokładnie w legendzie poinformować, co każda z nich oznacza. Czyli numerujemy, że od 1 do 5 to jest na przykład ewaluacja i widzimy, że numer 1 to jest zdecydowanie nie polecam tego wykładu, 2 nie polecam, 3 nie wiem, 4 polecam i 5 na przykład zdecydowanie polecam. To są oczywiście tylko przykładowe sformułowania, które mogą brzmieć inaczej, ale to bardzo ułatwi, dlatego że dla osoby widzącej te emoji mogą mieć różne znaczenie. Podobnie dla osoby, która będzie korzystała z technologii asystujących, w kodzie zgodnie ze standardem Unicode mogą być one różnie zapisane i odczytywane zupełnie inaczej na telefonie, zupełnie inaczej na laptopie, czy na przykład przez różne czytniki i to wszystko zależy od kodowania. Dlatego warto sprawdzić, zanim Państwo to użyjecie, czy to, co my chcemy pokazać, to samo usłyszy osoba, która będzie wchodziła tam za pomocą technologii asystujących. Co jest jeszcze bardzo ważne, to odpowiednie pokazanie tych słupków, jak chcemy się pochwalić rezultatami. Ja niejednokrotnie korzystam z takich narzędzi, że pokazuję uczestnikom, jak to wygląda, czyli jaki jest rezultat tego, co wypełnimy. I u góry warto podać tą wartość procentową, być może Państwo też robicie wartość, ile osób w kontekście tylko liczby bez procentów odpowiedziało i wybrało sobie poszczególne tutaj odpowiedzi. Warto też zwrócić uwagę na dobrze dobrane kontrasty w samych słupkach. Jeżeli chodzi o grafiki, to już tutaj na wcześniejszym wykładzie, na webinarze, który nagrywaliśmy wcześniej, mówiłam o dostępnych dokumentach i to jest bardzo ważne, żeby osoba, która otrzyma na przykład jakiś dokument z diagramem, z wykresem słupkowym, to te słupki powinny zawierać desenie. Jeżeli to jest na przykład wykres liniowy, to znaczniki, a w wykresach kołowych
powinniśmy dodatkowo też obok ćwiartki każdej tego wykresu kołowego dodatkowo pisać, jaki to jest procent i czego dotyczy, ponieważ odnoszenie się tylko do kolorów nie jest zgodne ze standardem dostępności i jeżeli osoba wydrukuje sobie to w kolorach czarno-białych, nie będzie mogła zrozumieć do końca, co chcieliśmy przekazać w wybranym wykresie. Proszę Państwa, rozpoczęłam od komunikacji multimodalnej i zakończyłam komunikacją multimodalną, ponieważ tutaj musimy coś usłyszeć, niejednokrotnie zobaczyć. Dlatego bardzo serdecznie Państwu dziękuję za udział w moim wykładzie i mam nadzieję, że te informacje, które przekazałam, będą dla Państwa praktycznym takim elementarzem ABC, bym powiedziała, w przyszłości w prowadzeniu i przygotowaniu wykładu, szkolenia lub warsztatu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy Izabeli Mrochen za poprowadzenie drugiej części naszego spotkania. Wiele praktycznych informacji, które uzupełniły się z naszą teoretyczną częścią dotyczącą przeglądu transmisji, przepraszam, przeglądu checklisty. I tak jak mówiłam, zapewne informacje się uzupełnią i będą pokazywały zupełnie inną perspektywę. Perspektywę wykładowcy akademickiego, który z prezentacjami ma do czynienia na co dzień. W różnych grupach wiekowych, w różnych formach, zarówno stacjonarnie, jak i online. Ja z perspektywy wykładowcy akademickiego, gdzie prowadzę zajęcia z dostępności wydarzeń dla studentów w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, każdego roku mam w grupie studentów z bardzo różną niepełnosprawnością. Czasami dlatego, że studenci nie mają wyboru, gdyż alternatywnie mają zaproponowane na przykład tłumaczenie języka migowego czy przygotowywanie napisów na żywo, gdzie nie widząc, nie jesteś w stanie czynnie uczestniczyć w tych zajęciach, dlatego też trafiają do mnie. Co roku mam studentów, którzy są albo niesłyszący, albo słabo słyszący, albo niewidomi. Z jakim to się wyzwaniem na co dzień z perspektywy wykładowcy wiąże? Przede wszystkim trzeba zawsze pamiętać o tym, że wszystkie treści muszą być udostępniane w formacie cyfrowym dostępnym. Jeżeli są to prezentacje, studenci muszą dostać te prezentacje i muszą mieć dostęp do treści, czyli opis obrazków, opis wykresów i rezygnacja z tego, co nie jest konieczne, co było zbędnym tłem dla ważnej informacji. Kolejna rzecz, jeżeli korzystam z multimediów, zawsze wybieram multimedia z napisami. Jeśli mam możliwość, to również z tłumaczeniem na język migowy. Jeśli nie mam możliwości wyboru materiału z audiodeskrypcją, bo przecież nie każde multimedium, które chciałabym wykorzystać taką audiodeskrypcję posiada, przygotowuje transkrypcję dla moich studentów. A gdy nie mam możliwości przygotowania transkrypcji, bo coś jest na przykład świeże albo przygotowuje zajęcia dotyczące czegoś bardzo, bardzo aktualnego, wówczas właśnie stosuję tą narrację, o której zarówno ja mówiłam, jak i opowiadała o tym Państwu Izabela Mrochen, tak, by uzupełnić informacje głosowo-wizualne, które w danym momencie są istotne. Czasami podobnie jak poprzedzająca mnie Iza, przerywam film i wyjaśniam, co się w danym momencie wydarzyło, aby osoba niewidoma mogła na równych prawach uczestniczyć. Z perspektywy pandemii i trzech semestrów, które prowadziłam zajęcia zdalnie, dostrzegam pewien plus dla studentów słabosłyszących. Fakt, że spotykamy się online, fakt, że można poprawić jakość dźwięku, założyć słuchawki. Studenci słabosłyszący lepiej na tych zajęciach funkcjonują. Fakt, że pewne rzeczy możemy od razu wysłać na czacie, zadać pytanie bezpośrednio w formie pisemnej, ułatwia studentom słabosłyszącym udział w zajęciach. Zapraszam Państwa serdecznie do zadawania pytań, czy to na temat dostępności zajęć akademickich, czy dostępności wykładów stacjonarnych, czy online. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na pytania. Zapraszam. Można pytania zadawać przez Q&A albo na czacie.
My bardzo chętnie na nie odpowiemy. Przypominam, że aby otrzymać checklisty, można napisać na adres dostępnośćbezpolskichliter@kulturabezbarier.org i koleżanka z fundacji checklistę Państwu prześle. Zachęcam do zadawania pytań. Jeśli pytań nie ma, poczekamy oczywiście, ale jeśli pytań nie ma, to znaczy, że dwie prezentacje były albo bardzo jasne, albo zupełnie dla Państwa nieinteresujące. Mam nadzieję, a wspólnie z moją przedmówczynią, że po prostu wyczerpałyśmy temat. Gdyby pytania się pojawiły, prosimy, prześlijcie je Państwo do fundacji i odpowiemy na nie w wersji mailowej. Przypominam, że webinarium będzie dostępne w archiwum Warszawskiej Akademii Dostępności na YouTubie z tłumaczeniem na język migowy, za który dziękujemy dzisiaj paniom tłumaczkom, pani Emilii i pani Irenie, i również uzupełnione o napisy dla niesłyszących. Dziękuję serdecznie w imieniu Fundacji Kultury Bez Barier za możliwość poprowadzenia webinarium w ramach Warszawskiej Akademii Dostępności finansowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa. Byli z Państwem Monika Szczygielska, Izabela Mrochen. Dziękuję. I do zobaczenia przy okazji innych webinariów. Do zobaczenia.